Panie pośle, informuję, że zakłóca pan obrady Sejmu. Na podstawie artykułu 175 ust. 3 przywołuję pana do porządku, więc proszę zdjąć kartę i zadać pytanie. Proszę bardzo. Czas się rozpoczął. Panie pośle, przywołuję pana do porządku i na podstawie artykułu 175 ust. 4 stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Ja pana marszałka nie słyszę. Panie marszałku. Panie marszałku kochany. Muzyka łagodzi obyczaje. Dlatego Warszawa jest nie... Panie pośle, jeszcze raz stwierdzam, że nie uniemożliwia pan prowadzenie obrad na podstawie artykułu 175 ust. 4. Panie pośle, nadal uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. To miała być debata o przyszłorocznym budżecie. Posłowie opozycji chcieli rozmawiać, ale o zmianach zasad pracy dziennikarzy w parlamencie. Na mównicę wszedł poseł Michał Szczerba z kartką z napisem Wolne media w Sejmie. Panie marszałku kochany, muzyka łagodzi obyczaje, dlatego Warszawa jest nie... Panie pośle, przywołuję pana do porządku, więc proszę zdjąć kartę i zadać pytanie. Marszałek Sejmu uznał, że poseł Michał Szczerba przeszkadza w prowadzeniu obrad. Panie pośle, nadal uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu.